czym jest grzech? Większość osób powie, że przekroczeniem zakazu. Oczywiście, jasne, to też. Ale przede wszystkim grzech jest śmiercią. Dlatego decydując się na grzech, umieramy. A czy można być umarłym i szczęśliwym? Bardzo często zadaję moim penitentom, aby się zastanowili, co tracą wraz z grzechem. Tak, dokładnie. Ponieważ nawrócenie się, pomoc w nawróceniu, to nie jest tylko wzrost pobożności, ale przede wszystkim zrozumienie, że wszystko, co się sprzeciwia Panu Bogu, jest po prostu nonsensem. Dlatego zachęcam, zobacz swój najczęściej popełniany grzech i go znienawidź. O, to jest konkretny krok w drodze do nawrócenia.